STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Fatalnie zaczęliśmy mecz, tracimy szybko dwie łatwe bramki, praktycznie sami dajemy sobie strzelić bramkę. Później Wisła kontroluje praktycznie całe spotkanie. Myślę, że druga połowa to już było 100% ich gdzieś tam kontrola. Wiadomo, my utrzymywaliśmy się przy piłce, ale to oni mieli wynik i oni czekali, żeby tylko ten mecz spokojnie dokończyć. Sporo zmian u nas. Znowu kolejna taka sytuacja, że musimy w ostatniej chwili zmieniać. Seba Kowalczyk tak dostał szansę dzisiaj za Rico. Końcówka naprawdę pechowa dla nas tego sezonu. No tak, tak. Wiadomo, mieliśmy przed tym meczem swoje problemy jeszcze na rozgrzewce. Ricardo wypadł, także to była szansa dla młodych, dla zmienników. Także myślę, że niektórzy się dobrze spisali gdzieś tam na tle całego zespołu, ale wiadomo, że wynik jest najważniejszy, a dzisiaj przegrywamy, także nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Szczerze, nie wiem, co mam ci powiedzieć. Przegraliśmy 4-0 i nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia. Druga połowa nie zmazała pierwszej i na pewno gdzieś wyszło jak wyszło. To tak krótko jeszcze. Bardzo dużo młodych zawodników dzisiaj na boisku, powyżej 95 nawet roku życia, 96, 98. To dobra lekcja, taki mecz dla nich? To znaczy na pewno ciężko się gdzieś tam debiutuje, czy gra od pierwszej minuty i przegrywa się w pierwszej połowie 4-0. Na pewno to był dla nich ciężki mecz, ale czasami tak bywa. Myślę, że czasami lepiej raz dostać porządnie niż kilka razy po 1-0. Także mają się od czego uczyć, wiedzą, że jest dużo do poprawy, także mamy nad czym pracować. Czy to dobra lekcja? No, można powiedzieć, że i tak, i nie. No, nikt nie lubi przegrywać i to jeszcze w taki sposób, ale no, na pewno gdzieś to buduje zawodnika i gdzieś pokazuje, że trzeba naprawdę ciężko jeszcze pracować, bo wiele jest przed młodymi zawodnikami.